Robię urbexy, filmy z życia na spontanie, bez przygotowania, czasami na wesoło, a czasami nie. Bez bluzgów, przygoda, zabawa, ciekawostki, emocje. Jeśli ci chociaż jedno pasuje, to zostań na film. I właśnie dzisiaj chcę podzielić się z wami wspaniałą przygodą w Na Srebrnej Górze. Zapraszam. Proszę państwa, to nie żart, ale jestem aktualnie na największej górskiej twierdzy w Europie, jak i na świecie. Srebrna Góra. Zapraszam. To są ostatnie dni otwarcia, ponieważ zamykają już od listopada. Ale skrytka, ależ tajemnica już pierwsza. Ależ się cieszę, jakie emocje. Proszę państwa, tego nie wiemy, kto był, ten wie. Ja tutaj nigdy nie byłem. Ciekawe, co nam udostępnią. Dungeon. Wow. Bilet. Tickets. Wchodzimy. Andrzej. Jesteśmy na górze Warownej. Około 686 metrów nad poziomem morza. Tu się kończą góry Sowie i zaczyna się niesamowita przygoda. Ale wieje, ale wieje. Proszę państwa, trzeba zaznaczyć, że Dolny Śląsk to miejsce wyjątkowe na mapie Polski. Każdy, kto się tu urodził, żyje w cieniu, atmosferze tajemniczości. Przecież to u nas ukrywane były złote pociągi. My mamy najwięcej zamków i pałaców w Polsce. Każdym z nich zaś straszy biała dama, rycerz bez głowy albo jakiś występny książę. Karkonosze mają swoje opowieści o liczy rzepie. W licznych podziemiach czyhają zagubieni przed wiekami górnicy lub poszukiwacze. Proszę państwa, niesamowita, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju wieża Dungeon. To jest francuska nazwa ostatniej wieży, która się broniła. Niegdyś żołnierze w średniowieczu w tego typu miejscach bronili się i chowali przed najeźdźcami. Wow. O kurczę, powiem tak, jestem w delikatnym, mega szoku. Wow, cud. Jaki drewniany balkonik. Wyobraźcie sobie, w tych pomieszczeniach były komnaty, w zasadzie są, gdzie mogły pomieścić chorych żołnierzy, oficerów. Kilkaset osób miało tu schronienie i mogło przebywać przed natarciem wroga. O kurczę, patrz! Siadźcie krócej! Jestem w takim szoku i tak zadowolony, że dali mi słuchawki. Na recepcję kupisz sobie bilecik, bo możesz iść z przewodnikiem. Ja nie lubię, jak ktoś mi pepla i zaburzy moją wolność. To tutaj sobie można podsłuchać, co pan opowiada o danym miejscu. Po prostu fajnie to zrobili, rewelacyjnie. O! Wow! Wow! Ty! Oj, tam głęboko. No miło mi, że jestem na tarasie. Heja. A tu? Wow, patrz, jaka wejściówka. Ty, jaki krzyż wkrętowy. O kurczę, chłopie. I beczka miodu. Jak to się. Proszę państwa, wdrapujemy się na szczyt konstrukcji. Taka ciekawostka. Podobno na terenie naszej twierdzy ukryty jest talar Fryderyka Wielkiego. Kiedy władca dowiedział się, że sama budowa studni w twierdzy miała kosztować 999 999 talarów, dorzucił jeden dla równego rachunku. Śmiesznie. Wiele osób wierzy, że kiedyś odnajdzie tę monetę. Samymi studniami, których głębokość przekracza 60 metrów, najgłębsza liczy 84. O, chłopie, ale bajecka. Ale miód, patrz. O kurczę. Wieje, nie powiem. Zacząłem od szczytu. Sioko panorama, chłopie. Jak tu jest cudownie. Namówił mnie widz. Napisał mi widz pod Kłodzkiem, że teraz Srebrna Góra i jestem. Dzięki za motywację, bo przyjechałem. Proszę państwa, na ten dziedziniec przyjeżdżał Fryderyk II na swoim koniku. Idziemy tajemną komnatą. Lek. Znaleziona, niekradziona. Co
tu się dzieje? Ty. A. Tu nic nie ma. O kurde. O kurde, nie, to nie dla mnie. To się, to patrz, jaki sprytny balkonik, by się chyba się oszalał. Nie wyjdę. Nie wyjdę. Zobaczcie. Ty, kosy. A ja wiem, że to jakaś ta. Widzisz? O, fajnie, zaraz tam idziemy. O, jakie zejście z kolejne wgruntowe, ale zobacz. Jaka tu musiała być brama. Potężnie solidna. Patrz, patrz i płacz. Dzień dobry. Czy ja tu mogę wejść? Oczywiście, że tak. Na chwilkę, tu chyba jest dla służby pomieszczenie. Jak to ktoś wymyślił? Tu pozawalane tunele. Jo! Ohoho! Patrz, ile tutaj jest tajemnic. O! A co ja mogę to wejść? Zajrzeć do kanału odwadniającego. No to zajrzę. Proszę państwa. Wchodzi się tutaj. To jest wąsko, zobacz. Stan. A ja bym tu utknął. Nie. Wieczorem odnajdą. Ty, ale jest klimat. Czegoś takiego dawno nie przeżyłem. Co sobie mi na głowę nie spadnie? Ale jazda. No dobra. Jo, jest jeszcze da. Patrz, jak trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej. Co tutaj oni kombinują? Zmieszczę. Okej. Spadamy. Spadamy, bo nas znajdą. Tak zginąć to bym nie chciał. Dobrze się cofnąłem, bo widzisz, jeszcze mam przygodę po tej części. Po tej części jeszcze jest przygoda zwiedzania. Patrz. Wow. Ole kraina jak w Hobicie. Z krasnalami. O, to jest potężne. Dobra, ej! Zaczynamy imprezę dopiero, proszę państwa, tak jest! Na to czekałem. Bardzo mi z tego powodu miło i zostańcie, ile tam widzimy się. Patrz, mamy tam, tam i tam. Chodź na maszynę. Ale tu widzę, mamy koło, gdzie chłopaki czy dziewczyny też kręcili. O, jakie to jest wielkie. O, jakie piękne gąski. Patrz. Aha, tu można wejść. Tylko on przed gęsiami to. Gąski, gąski do domu! Chcesz się pogłaskać? To chyba szczeniaczek. No łażenia, łażenia, więc trzeba wziąć sobie kanapeczkę, a jak nie, to się schudnie, tak? Ale kurczę, przygoda warta. Wow. No dobra, tam się wchodzi na górę. To zaraz. Uwaga, teren rozbiórki. Jestem zganiony, no ale tutaj niekoniecznie. Aha. To jest rozwalone. I tutaj też, czy oni to remontują? Głośniki, kamery. Wszystko jest. Ale to jest typowo tak jak lubimy. Dobry. To chyba dla pań robotników. Czuję się teraz, się czuję profesjonalnie w Norwegii. Ty, jak on się ciągnie daleko, chłopie. Widzisz? Ekstra, tam widzę, jest daleki korytarz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest.
Patrz. Patrz, jak go zamaga. O kurczę, to jest to, co widzieliśmy przed chwilą. Miód, miód. Wow! Wow! Patrz. Czekaj. O kurde. O shit. O kurza, bajka. I to jest to. Widzisz pan latara? Możesz mi zrobić. Co ty powiesz? Także urbexowcy mogą się tu patrzeć rewelacyjnie, ale zobaczcie, to jest tylko fragmencik, zakątek. Ile tu jest pozostałości. Ile jest zasypanych tuneli. Tam widzę komin. Uuu, nie lada gratka. Spotkać misia puchatka tu. Całujemy armatę i zwiewamy. I widzimy się jeszcze może w ciekawym miejscu. Punkt widokowy i słynny dungeon. Taki dungeon też był na twierdzy kockiej. Znaczy nie taki, nie no, w sumie też taki potężny. Wow, ty! Jeszcze coś jest. Co ty powiesz? Ale po prostu coś też fajnego. Kolejne pomieszczenia. Tak, tutaj jest ścina na głowy. Ty! Dobra, chciałem, że będzie nas prowadzić w jakieś zakamarki. Ale kurczę, przygoda. Już się nie spodziewałem. Armata, pa. Świeczki. Czyli wieczorem. Bawią się w duchy. Jest, proszę państwa, opcja zwiedzania w nocy. Dosłownie w nocy. Ty, ale co tu robią? Imprezki. Tak, to jest ten hiszpański osioł, gdzie karano ludzi za różnego rodzaju przewinienia, nawet i drobnostki. No. Patrz, jakie są te wisiady. Fajnie. Wiem, że to są tutaj organizowane co roku jakieś takie grubsze imprezy związane właśnie z wszystkimi zamkami na Dolnym Śląsku i ich legendami, mitami, i to fajnie. Z tego zrobią taki spektakl przedstawienia. Jeszcze tutaj jest wejście. O, cię kręcę. Jak w panierce. No to tak, to ja już chciałem jechać do domu. Dobrze. Kumar? Jakie tu lochy są? To
tu coś było związanego chyba z tym, ze zwierzętami. No, nie podoba mi się to, książę, że zablokowaliście to. Nie podoba mi się. Wow! To... Okej. Koniec. Patrz, jaka tajemna kolejna miejscówka. Co jest tutaj się dzieje? Miejsce za miejscem. Jest ta studnia 80-metrowa, ale klimat. Także proszę Państwa, wycieczka pełna emocji, pełna wrażeń, pełnych zagadek, tajemnic, różnych przepięknych miejsc i tajemniczych, skrywających w sobie kawał historii, tej dobrej i złej, plus skarb. Może jest gdzieś skarb. Coś niesamowitego, nawet tam mamy. Tajemnica, wszędzie tajemnica. Twierdza wzniesiona przez Fryderyka Wielkiego w latach 1765-1777, zaliczonej do największych fortyfikacji górskich w Europie. A ja obstawiam paznokcie, że na świecie tylko my się cofniemy do początku. Zrobiłem to niestandardowo. Okej, sala multimedialna. Wystawa w zbrojowni. Zobaczcie. Solidna ta twierdza. Jest to pomieszczenie odporne na ostrzał artyleryjski. Niesamowite, przepiękne fotografie. Możemy sobie tutaj siąść z rodzinką. No, chyba się cała nie zmieści. My to będą stali. Także można sobie tu przycupnąć, bo jest bardzo ładny, bardzo pięknie. I bardzo piękny taras. I tutaj też w tamtym pomieszczeniu, w którym byliśmy, czy jemu podobnym, przechowywano armaty, działa, broń, amunicję. Karabinów było aż 6000, proszę sobie wyobrazić. Wow! Patrz! Ten zapach! Cudny tych cegówek. Świecie kręcę w tych starych zamkach. Jest Francuzik! Też byłeś na twierdzy kłodzkiej, co? To jest 12-funtowa armata, to oznacza, że tutaj kula 6-kilowa była wsadzana. Chodź tym, oczyszczona. Ciekawe. Patrzcie, latające kamienie. Zobaczcie, trójnok z lufą do działa. Ten trójnok służył do, jak żuraw, ściągano lufy armat, przestawiano do innych miejsc. Bo jaki karabin. Nie, nawet się nie spodziewałem, że taki wielki. Ale klimacik. Poproszę grochówkę. Dobra, trepiemy się na górę, zobaczymy, co tutaj nas czeka. Wow! Co tutaj jest? Kurde, chyba trupy. To jest izba żołnierska, proszę Państwa. Widać tutaj dziedziniec. Tutaj kilkadziesiąt osób nawet było.
Dwa koce i siennik tutaj. Dla oficera to była, lub pod oficera skrzynia. Tylko co tam w środku jest? Wiecie co to jest? Tobie. Ręka do góry, palec do góry. To jest tak zwany hiszpański osioł do wymierzania kar. Hiszpanie to byli sadyści. O kurde! Ole miodny tu jest, zobacz. Super. Ty nie mów mi, że to jest mapa z tamtego lat. Z tamtych lat. 1790? Ja cię kręcę. My jesteśmy gdzieś, proszę państwa, w tym momencie tu. Ten mostek, tam jest dziedziniec. Tam. Ależ tu będzie zwiedzania. Na cały dzień. Pan to. Jeszcze kar. Wyobraźcie sobie, że nawet za brudne buty chłoszczono. Ale kapitalnie tu jest. Patrz. Ale jajca. Ej, czuję się jak na tych. Ale tu to jest. Ej, na żarciki. Patrz. Ależ to jest zakamarków tajemnic, co? Niesamowite. Co tu tak wyje? Coś słyszę, proszę państwa. Aha, po prostu kapie woda. Ale tu nic nie ma. W nocy to musi być przeklimat. Przepięknie to musi być. Okej, każda komnatka zwiedzona. Możemy się przenosić tam, gdzie tam tak strasznie ktoś ryczy. Jo, to są duże kazamaty, proszę państwa, magazynowe. No niestety są już puste. Były tutaj worki, beczki i zboże i mąkę tutaj magazynowano. Kapitalnie. Jestem pod wrażeniem i zachwycony. Przenieśmy się. Słyszycie to? To wy tak się drzecie. Wiemy, proszę państwa, co tutaj było i co magazynowali. Patrzcie, ile tych beczek, ile jest tych ukrytych. Takich pomieszczeń. Wow, fotel prezesa nawet jest. Czy króla jakiegoś. No co tu chodzi? Ty! Okej. Okay. Ale fajnie. No tak, znaleźliśmy się w totalnej, proszę państwa, w totalnej uborze. Państwa, naprawdę, musicie tu przyjechać rodzinką, samemu, z kimkolwiek, bo przygoda jest fenomenalna. Jeszcze fajnie tutaj ci ktoś może opowiadać. Przewodnik, bo nie trzeba chodzić z przewodnikiem żywym. I macie wycieczkę. Jo, ale tam jest korytarzy. Tu jest wyjście na przepaść i na most. Patrz. Jakby się nie chyba schodzili to po prostu.
konstrukcja niesamowicie wielka. Po prostu to służyło do tego, aby żołnierze mieli wodę pitną. Tak zwana kazamata studzienna, proszę Państwa. Patrz. To jest niemożliwe. Masz? O. Proszę Państwa, ta studnia ma 60 metrów. Konstrukcja jest drewna, umieszczona, wyobraźcie sobie, czymś takim, w gazamatach. Tutaj fajnie zobaczyć podgląd. Dali kamerę. Widać drabinkę też, nie? Można zejść na sam dół. Byli nurkowie. Zwiedzali, nie mają pełnych materiałów, chyba że już mają. Proszę sobie zobaczyć, tam jest koło olbrzymie, które napędzało i wciągało wodę dla wojska. Tak czerpano wtedy wodę. Ale zobacz tu, jak to działało, się ktoś by zastanowił. No wchodziło tam dwóch chłopa i szło. Kumasz? I szli. Szli i to się kręciło. Ale jaja. Co homo sapiens wymyślił? Patrz, jakie tu są fajne drzwi. Ale co to za konstrukcja? Dlaczego to? A, bo to mostek podnoszony? Czasami są też prezentacje organizowane i słychać tu wystrzały. No ale widać, że dzisiaj w ogóle ja tu jestem, wiecie, na spontanie, od samego rana, korek, zero ludzi, tam już jest 5 osób. Super, cała twierdza dla mnie. Patrz, kolejne grobo tu były. Kolejne tajemnice i kolejne dźbienie. Patrz, i ta skała. Wchodząc z kazamatów, znaleźliśmy się w fosie tak zwanej. To wygląda niesamowicie, 30 metrów wysokości. Fosa, no faktycznie, patrz. Tylko ona miała być sucha. Jest taka tajemnicza historia, proszę Państwa, o tajemniczym transporcie. Słuchajcie, niemieccy mieszkańcy uważali, że miejscem ukrycia ładunku jest albo główny Fort Dungeon, albo Fort Strauchhaube, czyli tak zwane wspomniane czepce, połączony z dungeonem drogą krytą i tunelem. Obecnie bardzo zniszczony. Amatorskie poszukiwania tego transportu prowadzono wielokrotnie. No pewnie tak jak z tym słynnym, każdy już pamięta, kilka lat temu czy kilkanaście, złotym pociągiem, co? Wciąż Oleń, klimacik, pan. Jo! Bo jaki tam tunel tajemny! O, kapitolnie. I tam! Chyba jakie to jest wielkie. To był szpital dla żołnierzy, proszę Państwa. Lazaret. Ale kapitalnie. No niemożliwe. Miejsce powala. Jest! Wyszliśmy z tych przepięknych pomieszczeń. Znaleźliśmy się na placu. A teraz zobaczcie, jakie to jest ogromne. Ile to ma poziomów i pięter, na które nawet nie weszliśmy. I nie wyjdziemy, nie będziemy mogli wejść. Coś niesamowitego. Jak zbudowano twierdzę? Wchodzimy w kolejne pomieszczenia, ale proszę sobie posłuchać tejże przygody. Ponieważ spodziewano się nawet odnalezienia tak zwanej bursztynowej komnaty lub pokoju, sugerując się informacją, że w twierdzy znajdował się niedziś Bernsteinzimmer. Bursztynowy pokój nie miał jednak nic wspólnego ze sławnym zabytkiem. Przerwę na chwilę. Można tu usiąść. Tako. Bo trochę się schodziliśmy. Zbudowana kolekcja wyrobów z bursztynu, której losy nie są znane. Być może została ewakuowana, być może wykradziona. Nie jest też wykluczone, że spoczywa nadal gdzieś w niedostępnych obecnie zakamarkach twierdzy. Hipotezę tę
uprawdopodobnia fakt odnalezienia przed laty na terenie twierdzi kolekcji srebrnych samorodków, która znajdowała się przed wojną w muzeum mieszczącym się w donjonie. Tak, tak, tak. Już to widzę. Jak ktoś by znalazł, żeby się przyznał. Dobra, wystawa, jak zbudowano twierdzę. How the fortress was built. Podziemia. No, kawał zwiedzania, kawał terenu. Kawał też niedostępnego. O, cię pozdrawiają. Patrz. No ładnie. A nie, podobne było u góry, nie? Kurczę, ale klimat. Ale fajna przygoda. Patrz. Pokazują, jak zbudowano twierdzę. Co to jest? Można tędy przejść? Czy to widać na filmie, ale to jest tak potężne, że to jest nie do opisania. A teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że my to sami... Patrz! Olesz jajca! Zawalony tunel! O kurde! A tam chyba... Tu też, tylko rękawiczki zostały, czyjeś. Chyba tam kogoś zagrzebano. No ładne kafelki. Kapitalnie. Ponadczasowo. Uniwersalnie. Mogę przepaść. Danger of falling. Co ty? No jest, co ja? Jo! Ale fajnie. Pojoko, tam jest przepaść. To jest pewnie jedna z tych studzień, ale jeszcze nie zrobionych. Studzienek. Niemieccy dygnitarze mieli chrapkę na wiele cennych łupów, w tym także na rdzennie niemiecką bursztynową komnatę. Komu udało się położyć na niej swoje brudne łapsko? Przekonanie, że forty Srebrnej Góry kryją więcej tego rodzaju depozytów, było dość powszechne, co skutkowało kolejnymi poszukiwaniami z reguły nielegalnymi i związanymi z dewastacją zabytków. Patrzcie, koleżanko i kolego, jakie piękne drzwi. O! O! Jak tu pięknie! Co ty powiesz? A o co tu chodzi? Patrz! I płacz! Ja cię kręcę! Ile to ma fajnych miejsc. Wow! Kolejne tunele, tajemnice, tylko dla wybrańców pracujących. Super. Mam kolejna sala multimediana. Good morning. Mute. Zablokowane wejście, nieprzygotowane dla nas. Pani kamera. No i... Wychodzimy, ciekawe gdzie wyjdziemy. Aha. Po drugiej stronie tego, patrz. Kurczę, szkoda, że tam nie można wejść. Tu jeden tunel, tu drugi tunel, zagadka za zagadką. Okej, fajnie, zwiedziliśmy ten kawał miejsca, teraz będziemy musieli pójść koło kas. Ja koło kas widziałem zejście do podziemi. Okej, wchodzimy w kolejne pomieszczenie i tunel, który nas gdzieś zapływać.
Cześć, myślę. A, pojedziemy na dziedziniec. Ty! A! To jest kasa biletowa. Proszę Państwa, wchodzimy teraz do muzeum kopalni. Także się nie myliłem. I są tutaj tajemne ze przejście. Tam widzę drugie. Okej. Okej. Czyli co? Czyli co? Mamy tu opisane przez twórców wspaniałe. Patrz, jakie tu są tunele i studnie. Niemożliwe. Szkoda, no to nie dla nas. Nie dla wszystkich, dla wybrańców, proszę pana. I proszę pani, dla wybrańców. Ale czad. Wiecie, nie będziemy czytać o kamyczkach. Kto przyjdzie, se poczyta. Trzeba zobaczyć, co się dzieje na samym dole. Jak niewolników tu wykorzystywano. Aha. A ja byłem przekonany, że to jest zejściem dół. Leczałam. Zostań górnikiem. Ustaw się, zrób sobie zdjęcie. No na pewno. No dobra. Warto przyjechać. Niedrogo. Przepiękny klimat. Energia. Sławeczki wam opowiadają i musimy chodzić z żywym opowiadaczem. Widzę, że nawet jest hostel. Można kimę strzelić z restauracją. Coś takiego. Zrobili kawał pięknego miejsca. Nie spodziewałem się. Dzięki widzę za podpowiedź, za inspirację, bo mnie to zmotywowało. Mówię, dobra, to jeszcze koniec do końca października wpuszczę ją, to lecę. I super. Nie żałuję. Także miłego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subik, like, comment i feny. Jak się podobało, daj palca. Wszystko bez przygotowania, na spontanie. Coś tam sobie można przeczytać. Tak się dużo nie zapamięta. Także dzięki, miłego, hej.